2 grudnia w siedzibie Archiwum Państwowego przy ulicy Spalskiej odbyła się sesja naukowa pod tytułem 30-lecie Niedzieli bez Teleranka Piotrków Tomaszów w okresie stanu wojennego. Będziemy mówić zarówno o wydarzeniach mających miejsce w kraju, o przyczynie, genezie, przebiegu i skutkach tego stanu wojennego, a także jak przebiegał on w naszym regionie, czyli w województwie piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim i w Tomaszowie Mazowieckim. Jest mi niezmiernie miło, że przybyło na to spotkanie tak wielu licznych działaczy Solidarności z Tomaszowa Mazowieckiego, bardzo duża liczba młodzieży szkolnej, dla której to spotkanie zorganizowaliśmy. Organizatorami sesji naukowej byli Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkaniu temu towarzyszy jak wystawa Wrona nas nie pokona, Solidarność i PZPR w latach stanu wojennego. Na tej sesji głos zabiorą przedstawiciele jednostek naukowych, a mianowicie z piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pan dr Dariusz Rogut będzie mówił o przebiegu stanu wojennego w Polsce, jego przyczynach i skutkach. Z IPN-u w Łodzi pan dr Pilarski będzie mówił o represjach wobec tomaszowskich działaczy Solidarności. Ksiądz profesor Waldemar Gliński będzie przedstawiał postać zasłużonego z Tomaszowem księdza Bogdana Papiernika. Przedstawiciel Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, pan zastępca dyrektora Krzysztof Łapiński i Jacek Łukasik będą mówili o przebiegu stanu wojennego w Piotrkowie Trybunalskim. No i ja też uzupełnię o stanie wojennym w Tomaszowie Mazowieckim. Stan wojenny pozostał w pamięci mieszkańców naszego miasta. Ja szczególnie dobrze pamiętam, bo po tym okresie działalności, tworzeniu Solidarności w Tomaszowie i nie tylko, 12 grudnia grałem z przyjaciółmi w brydża i wieczorem powiedzieliśmy sobie dobranoc. Pan w telewizji była wówczas dobranocka dla dorosłych. Pan Jan Kobuszewski powiedział spokojnej noc. No i noc była niecałkiem spokojna. Rano się okazało, że jest stan wojenny, smutna muzyka w telewizji, w radiu. Pan generał Jaruzelski z czarną przepaską, orzeł przetrącony, wiszący na bakier w telewizyjnym obrazie, wyłączone telefony, Polska smutna, cicha. Uczestnicy sesji chcieli o tych wydarzeniach przypomnieć zwłaszcza młodym ludziom. Pierwszego dnia była wydana ulotka nawołująca do podtrzymywania życia Solidarności i mieszkańców Tomaszowa, podtrzymująca na duchu. Potem koledzy nasi z siedziby Solidarności, z takiej delegatury ziemi łódzkiej, wynieśli, narażając się już wówczas na złapanie, na aresztowanie, powielacz, maszyny do pisania, papier, farby. Nasza delegatura Solidarności Ziemi Piotrkowskiej była w alejach Wojska Polskiego. Tam dostać się nie można było. No i założyliśmy grupę kilkuosobowo, to było bodaj 7 czy 8 osób. Zaczęliśmy wydawać takie ulotne pisma, pocieszające ludzi, nawołujące do oporu i wróżące sprawcom stanu wojennego brzydki koniec ich działalności. Zorganizowana sesja była niecodzienną i piękną lekcją historii i patriotyzmu.